zanim zacznę dzisiejszy trening, muszę Wam pokazać, z czym będę chodził. A rzecz jest nie byle jaka, bo oto obok mnie leży paczka kijów nowego gracza na polskim rynku marki Vipole. Włoska firma, która na tamtejszym rynku funkcjonuje już od wielu lat, mnie osobiście przekonała już po pierwsze zdjęciami samych produktów, po drugie zdjęciami ludzi, którzy je produkują i promują. Jak jest w rzeczywistości? Czy kije zasługują na uwagę i czy uda im się wejść pomiędzy Fizana, Gabela i Leki, no i Excela? Zobaczymy. Dzisiaj chciałbym przetestować przynajmniej dwa modele, z czego jeden jest zupełnie wyjątkowy i zaraz Wam go też pokażę. Dwa modele, z którymi będę dzisiaj sobie chodził. Jeden to jest model Vardio Silent Tip. On jest wykonany z lekkiego aluminium. Także nie jest to włókno węglowe, ale wagowo wygląda i czuje się to dobrze. Nie jest za ciężki. Regulacja na klamrę. Ostry grot, też nowość tutaj wprowadzona przez tą firmę Vipole. Nakładka ta do wbijania w ziemię otoczona bardzo grubym, takim gumowym, plastikowym tworzywem, która tutaj na kiju pozwala napisać silent. Czy faktycznie wpływa to na to, że uderzenie kija o podłoże jest cichsze? To też postaram się sprawdzić. Natomiast to, co chciałem Wam jeszcze tutaj pokazać, to te właśnie paski mocujące dłoń do kija. Mamy system wpinania, odpinania, bardzo szybki, wygodny, intuicyjny. Nic tutaj nie powinno sprawiać przeszkody. Paski, no dopiero musiałem mocno szarpnąć, żeby wyskoczyło, ale jest blokada, która tutaj nie pozwala na to, żeby po otwarciu pasków one się nam zrobiły coś takiego. Trzeba mocno szarpnąć, bo tu jest taka wyraźna pętelka, która powinna to nam zatrzymać. To się ceni. No i tak jak mówiłem, rzepy dookoła całego paska, więc nawet jeśli ktoś ma nadgarstek wąski jak moje 3-4 palce, dobra, 3, no 3 to już mało. No, 3 powiedzmy palce, to jeszcze ten rzep się zaciska, czyli naprawdę na malutką, dziecięcą dłoń można ten pasek zapiąć i rzep nie będzie nam odstawał. Cały materiał jest bardzo dobrze wykonany, miękki, dobrze przylega do dłoni, system wpinania, ten guzik jest w odpowiednim miejscu, także pozwala to na to, że kijek utrzymany jest cały czas w bezpośrednim kontakcie z dłonią i to jest widać wykonane tutaj bardzo, bardzo porządnie. Więc to jest jeden model, z którym będę miał przyjemność dzisiaj pochodzić i jeszcze powiem Wam po tym teście, jak wypadł. Natomiast to, co szczególnie mnie dzisiaj interesuje i sprawia, że dreszcz emocji przechodzi przez moje ciało, to są kije, których jeszcze osobiście w Polsce nie miałem okazji, nigdzie sprawdzać. I to jest, słuchajcie, kij, który się nazywa Herkules. Dlaczego ma taką nazwę? No, niby nazwa, nic nie ten. Ale słuchajcie, ten kij waży 350 gramów. Wszystko za sprawą rękojeści, która jest wyciągana i jest ciężarkiem. To waży no co najmniej 300 gramów, więc jak to weźmiemy do ręki, to czuć, że mam kawał kija w ręce. To jest leciutkie i to jest wykonane z włókna węglowego, to waży w tym momencie około, podejrzewam, 100 gramów może. Może nawet mniej, natomiast tu jest siła, którą chcę dzisiaj przetestować. Ta rękojeść jest wymienialna. Są chyba 3 albo 4 opcje ciężaru tego kija. Nie pamiętam teraz ten niebieski, jaki to jest, czy to jest najcięższy, czy średni. Natomiast jest jeszcze rękojeść, która
nie waży nic ponad to, co ten kijek. Czyli mamy wartość 0 i wtedy kij waży około tych 150-170 gramów. No i mamy do niego ciężarki, które możemy sobie mocować. Więc w czasie jednego treningu można do plecaka wziąć rękojeść zwykłą, na kijek założyć rękojeść z ciężarkiem i mamy fajny trening, który pozwoli nam na zarówno wzmocnienie, przećwiczenie siły ramion, jak i później na trening już typowo z normalnymi kijami. Paski już sobie zamontowałem. Pomyślałem, że już zaczynam trening, to zacznę z nimi też rozgrzewkę. Na dzisiejszym treningu, oprócz tego, że będę prezentował i testował te kije i swoje możliwości z nimi, to chciałbym też pokazać Wam ćwiczenia na mięśnie pośladków. Więc generalnie trening dzisiaj z nastawieniem na mięśnie pośladków, no i przetestowanie tych kijków. Wykonajcie sobie w rozgrzewce chociaż jedno ćwiczenie, takie jak krążenia ramion do przodu. Tak? I do tyłu. To ćwiczenie zawsze powinno się pojawić w Waszej rozgrzewce. Świetnie. Natomiast to ćwiczenie, które robiliśmy sobie też na ostatnim treningu z przekładaniem kijków sprzed klatką piersiową i za plecami. Tak? Czyli było tu najpierw sprzed klatką piersiową, potem było przed klatką piersiową i za plecami. Teraz jeszcze możemy dołączyć do niego przekładanie z tyłu za plecami i w górze nad głową. Z tyłu za plecami i w górze nad głową. Z tyłu za plecami i w górze nad głową. Tu hop, hop, hop. No z tymi ciężkimi kijami to od razu czuć w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, hop, tak, jest to zupełnie inne uczucie niż z lekkimi kijami, fajnie, podoba mi się, świetnie. No i będziemy dzisiaj ćwiczyli mięśnie pośladkowe, więc możemy sobie też wykonać dobrze znane nam wymachy nóg do przodu i do tyłu. Więc tutaj pomachajcie sobie chociaż nogami przód, tył, tyle że bardzo dynamicznie, szybko, szybko, przód, tył. Nie tylko swobodne, luźne wymachy, ale też szybkie, przód, tył, przód, tył. Na jedną i na drugą nogę. Tak, tak. Zobaczcie sobie te ćwiczenia, plus jeszcze kilka innych rozgrzewkowych. Rozgrzewka 5 minut w miejscu, 10 minut marszu i za chwilę, myślę po około pół godzinie marszu z tymi kijami, powiem Wam, przekażę Wam pierwsze swoje odczucia. Pół godziny marszu z kijami Vipole Hercules już za mną. O odczuciach powiem na samym końcu, jeszcze jak porównam ten marsz do marszu z tym drugim modelem, ale chciałem teraz jeszcze zrobić przerwę na ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladków i na mięśnie wzmacniające, na ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion z wykorzystaniem właśnie tych kijów, bo wydaje mi się, że te kije będą doskonałym sposobem na to, żeby wzmocnić mięśnie ramion. Ale zacznijmy sobie od ćwiczeń na mięśnie pośladków, które już na wstępie obiecałem wykonać. To ćwiczenie możecie powtarzać kilka razy w ciągu treningu albo jedną dużą dawką, powiedzmy w czasie połowy treningu. Ćwiczenie jest bardzo proste. Stajemy sobie tak, żeby kijki były przed nami, nogi złączone. I zadanie jest takie, żeby unosić wysoko jedną nogę powoli do góry. Opuszczamy do wysokości nogi, tak do wysokości na baczność. To nie ma być kołysanie przód, tył, tylko ma być unoszenie
i powolne opuszczanie, unoszenie i powolne opuszczanie. I tak sobie powtarzamy przynajmniej 15-20 razy w jednej serii, do tyłu, wysoko. Noga może być albo wyprostowana, ale jak będzie ugięta, to się nic nie stanie, będzie może trochę nawet wygodniej. Tak, wysoko, hop, hop, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie, i na drugą nogę oczywiście powtarzamy ten sam ruch. Dobrze, jak tułów jest lekko pochylony do przodu, nie prostujcie się zupełnie tu, ponieważ wtedy dobrze, jak noga z tyłu w maksymalnym odchyleniu praktycznie znajduje się prawie że w jednej linii z plecami, żeby nie pogłębiać sobie tutaj lordozy lędźwiowej w odcinku dolnym kręgosłupa. Także lekko pochyleni do przodu i unosimy sobie nogę góra, góra, góra. Ćwiczenie bardzo dobrze wpływa na mięśnie pośladków, które od pozycji siedzącej w samochodzie, przy biurku są osłabione, rozciągnięte, i mimo że w marszu wzmacniamy je cały czas poprzez długi krok, to takie ćwiczenia jeszcze na pewno im pomogą. Natomiast drugie ćwiczenie, które właśnie chciałem z Wami wykonać i z tymi kijami, z dodatkowym obciążeniem, no to może być na przykład unoszenie ramion tak sprzed klatki piersiowej do przodu na wysokość ramion. Tu do wysokości ramion 10 powtórzeń, 2, 3, 4, 5. Opuszczamy powoli, czyli unosimy wyżej niż opuszczamy i nie opuszczamy do samego końca, tylko zatrzymujemy tuż przed biodrami. Hop, hop. I druga część ćwiczenia od wysokości ramion w górę. Tu, od wysokości ramion w górę. Opuszczamy powoli i w górę, i w górę. I fajnie czuję, jak te kije dają dodatkowy opór. Jest to, myślę, świetne rozwiązanie do tego rodzaju treningów. I tego brakowało przy kijach, które mamy na co dzień, gdzie pracujemy głównie tylko na ciężarze własnym. A tutaj mamy dobre pół kilograma więcej i to od razu czuję. I w pełnym zakresie góra, dół, góra, dół, góra, dół, hop, 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 hop. Za chwilę sobie powtórzę jeszcze zarówno to ćwiczenie na mięśnie pośladków i na mięśnie ramion. Ruszam dalej i za chwilę zmieniam kije na te już regulowane, lżejsze. Jestem ciekaw, jaka będzie odczuwalna różnica. Jeszcze raz mięśnie pośladkowe. Miłego trenowania. 20 powtórzeń do tyłu. Pierwszy trening z kijami Vipole już za mną. Na pewno to nie będzie ostatni trening, szczególnie jeśli chodzi o model Hercules, z którym można naprawdę się fajnie zmęczyć. Daje dodatkowe możliwości wyćwiczenia siły ramion, aczkolwiek trzeba się do tego kija przyzwyczaić i troszeczkę panować nad tym, by nie zmniejszać siły odepchnięcia w tył, która tutaj przez to, że ciężar kija sam sobą dosyć mocno naciska w podłoże, sprawia, że my sami możemy sobie w tym odepchnięciu troszeczkę odpuścić, ponieważ walczymy o uniesienie ręki do przodu, pokonując ciężar kija. Tak czy inaczej, uważam, że jest to bardzo fajne urozmaicenie treningów osób, które chodzą po to, żeby trenować prosportowo, przygotowywać się do zawodów, ćwiczyć siłę mięśni ramion. Więc duże plusy i myślę, że ten kijek w Polsce powinien znaleźć swoich
wyznawców, swoich użytkowników. Tutaj prośba do dystrybutora w Polsce tych kijów Wipole, sprowadźcie chociaż kilka modeli. Myślę, że pod filmem podpisze się kilka osób, które będą też chciały ich spróbować i pojawi się ten model w Polsce, bo na razie jeszcze go nie ma. To jest jeden z niewielu modeli testowych. Świetnie zachowuje się końcówka do wbijania w ziemię. Wydaje mi się, że to żółte coś, co ma powodować, że to uderzenie jest cichsze, faktycznie działa. Nawet po przejściu po asfalcie to stukanie grotu w podłoże, w asfalt było jakby mniej słyszalne, więc coś tu jest na rzeczy. Same kije bardzo stabilne. Świetnie wykończona ta rękawiczka, myślę, że jedna z wygodniejszych, jakie teraz mamy dostępne na rynku. Natomiast jeśli będziecie chodzili z tymi kijami z obciążeniem, koniecznie rękawiczki. Pół godziny marszu, może 40 minut sobie z nimi maszerowałem i czułem, że skóra na małym i to jest serdecznym palcu i tu na dłoni troszeczkę mi się już zaczyna spracowywać. Dlatego jeśli z tymi kijami, to mimo wszystko na pewno rękawiczki ochronne, żeby sobie nie zrobić niepotrzebnych obtarć, bo jednak ciężar kija robi swoje. Także te kije zostawiam sobie i panie dystrybutorze, nie oddaję, zostawiam u siebie. Natomiast następną, drugą część treningu pokonałem z kijami Wipole, te z tego lekkiego aluminium Silent Tip Valio. I tak jak wszystkie plusy, które są przy Herkulesie, czyli świetna rękojeść, fajny system wypinania, bardzo wygodne paski. No i mamy. Bardzo wygodne paski. Mamy minusa. Zobaczcie. Wbiłem tylko w ziemię. I co zostało? No to się nie powinno zdarzać przy kijach. To było tylko tak wsadzone na wcisk. Był jakiś klej, ale jakiś silikonowy. No to coś takiego. No wiecie co? No, są więc i minusy tych grotów. No to nie powinno się zdarzać coś takiego przy kijach za kilka stówek. Więc no na te groty będzie trzeba uważać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego modelu, tylko zaraz zobaczę sobie, jak to w drugim. No drugi wyszedł. No to jest jakiś słaby klej. Uwaga, będę sprawdzał dalej. Herkulesa nie rozwalę. Przecież aż tak mocno nie maszerowałem, żeby to się zgrzało. Dobra, przy tych jest ok. Przy tych jest ok. No dobra, sprawdzę Herkulesa. Nie, Herkules jest dobrze. Słuchajcie, być może tylko kwestia tego modelu. Się chłopak spracował. No. Nie wiem, zobaczę, co do powiedzenia będzie miał na to dystrybutor. Czy sprawdzą inne jeszcze modele. Nie wiem, czy mam jeszcze taki z tą końcówką. Już nie mam, żeby jeszcze poniszczyć trochę. No ale jeden się udało. Natomiast... znowu mi został. Już, żebym nie zgubił tego. Prawie, tu znowu mi został. Już nie będę wbijał. Natomiast, moi drodzy, to co niestety zauważyłem w tych kijach, to... Kij nie kosztuje mało i brzęczy. Ja tego nie lubię. Natomiast mówię, dobra, sprawdzę, jak to jest przy kiju z włókna węglowego. To jest ten węglowy, on już kosztuje ładnych parę stówek. No, nie będę go już ten. No, muszę go otworzyć też od tego pudełeczka.
trochę jakby ciszej. Nie brzęczę aż tak. Jeszcze zobaczymy jednego. Dobra, co to później poskładam. Jeszcze jednego o tego. To jest też nie tani kij. 120. No tu nie jest aż tak źle jak w tych. Natomiast tego efektu nie ma w kijach, które są skręcane. Jest to przy tych zaciskanych na klamrę, ale nie ma tego przy tych. Tu już to nie jest to samo. Nie, no też jest, ale jak już próbowałem z nimi maszerować, to już nie było tego, nie było tego grzechoczącego dźwięku. Więc marka bardzo obiecująca. Świetne wykonanie. Świetne paski, rewelacyjne. Świetny pomysł z kijami z obciążeniem. Świetne kije o stałej wysokości. Natomiast kije regulowane, zaciskane na klamrę. Chyba że ktoś lubi. Tak czy inaczej, wiem, które modele polecać, a które nie polecać. Mamy fajną kolejną markę. Zawsze tak jest, że są plusy, są minusy, które trzeba naprawić, na które trzeba zwracać uwagę, ale tak czy inaczej, witamy Vipole w Polsce.